Witam Państwa bardzo serdecznie w ten sylwestrowy wieczór. No tak, to dzisiaj już ostatni dzień starego roku. Trochę nam się nazbierało. Umarł papież emeryt, Benedykt XVI, którego ja bardzo ceniłem. No szkoda, że tak się potoczyło to wszystko, jak się potoczyło, ale dzisiaj na koniec tego roku chciałem jeszcze Państwu zarekomendować dwie książki. Jak to się zaczęło? Otóż jakiś czas temu odezwał się do mnie na Messengerze młody człowiek. Jak się okazało, jego ojciec był studentem akademii, w której ja swego czasu wykładałem. I ten młody człowiek zarekomendował mi pewną książkę. Poprosił mnie o adres i przysłał mi tę książkę. Proszę Państwa, nie zdarzyło mi się to od czasów, kiedy czytywałem książki Waldemara Łysiaka, znaczy, że jej nie czytam dzisiaj, czytam, ale wtedy to były akurat te nówki, te Łysiaki, które akurat wychodziły na bieżąco. Ja je dosłownie pożerałem, proszę Państwa. Ja te Łysiaki dosłownie pożerałem. I właśnie tę książkę też pożarłem, bo odebrałem ją tak jakoś, wybierałem się do miasta. Akurat sąsiadka powiedziała, kurier przyszedł, prawda, tu to dla pana przekaz, paczka jest. Ja patrzę, oczywiście, że od razu skojarzyłem, że to jest ta książka. To była godzina, ja byłem umówiony w mieście na 17, to była gdzieś 16, kiedy wychodziłem z domu, wsiadłem do autobusu i pół godziny jechałem autobusem i przez ten czas dołem przeczytać 50 stron. No tam potem załatwiałem różne sprawy, wróciłem do domu i doczytałem do 150 strony. Wczoraj znowu pod wieczór dorwałem się do tej książki i skończyłem czytać na stronie 278. No i dzisiaj doczytam do końca, bo tak tylko przeleciałem te ostatnie strony sobie, żeby tutaj móc coś powiedzieć. Stron jest 356, ale już mi niedużo zostało. Mówi 278 strona, skończę. To spokojnie dzisiaj doczytam. Co to za książka? Książka należy do gatunku fantazy. Ja książek fantazy nie czytam od czasów, powiedzmy, licealnych. Po prostu później się już przerzuciłem na jakieś tam publikacje naukowe i no za bardzo czasu nawet już nie starczało, ale no to był ten wyjątek książki Łysiaka i Bogdana Urbankowskiego. To był ten wyjątek. Ale tę książkę pożarłem, dosłownie pożarłem. Odnalazłem w niej siebie. To ciekawe. Cała masa tutaj rzeczy, to w 100% się z nimi zgadzam, bo nawet mówiłem o tym w moich różnych wystąpieniach na kanałach internetowych. Książka, proszę Państwa, nosi tytuł Gambit Wielopolskiego. Autorem jest pan dr Adam Przechrzta. Proszę Państwa, książka niesamowita. Książka niesamowita, napisana tak, że czyta się ją jednym tchem. O co tu chodzi? No, jak to? Fantazy to fantazy. Popuśćmy wodzy fantazy. Mamy XXI wiek, proszę Państwa. XXI wiek. Cesarstwo Rosyjskie. Jakaś rzeczywistość równoległa do tej, którą my znamy, w której nie było nigdy powstania styczniowego, ponieważ Wielopolski wcześniej wykrył intrygę i po prostu załatwił przywódców. Tych, którzy mieli być przywódcami. I powstanie nigdy się nie odbyło. Jest XXI wiek. Ziemie polskie znajdują się w Cesarstwie Rosyjskim. Polacy należą do elity cesarstwa. Dochodzą do najwyższych stanowisk. Główny bohater jest w korpusie gwardii cesarskiej. No jest arystokratą, ma tytuł hrabiowski,
A to, co ciekawe, był kiedyś członkiem organizacji, no takiej jak to Polacy mówili, takie patriotyczne organizacje ustanawiać, które knuły, przygotowywały powstania, spiski, zamachy i tak dalej. No i ten człowiek takim był, no nie wiadomo tam dokładnie w jakich okolicznościach przestał być, to znaczy został jakby przechwycony. W ogóle to jest taka idea, że w tamtej rzeczywistości co jakiś czas pojawiają się osobnicy zwani jokerami. Ten joker to jest jakiś taki człowiek, który ma jakąś taką charyzmę, że w pewnym momencie od niego zależą losy, no powiedzmy, kraju. Może i więcej. I teraz odpowiednie służby starają się takiego wykryć, takiego ewentualnego jokera, i go przeciągnąć na swoją stronę. No i właśnie ten człowiek przeciągnięty na tę stronę dostaje polecenie przeciągnięcia na stronę władzy innego oficera, którego te władze uważają właśnie za takiego jokera. Przeciągnąć go na tę stronę póki czas. Póki czas, póki nie narozrabia. I udaje się tenże Polak, ten oficer, do położonego nad granicą z Chinami garnizonu. Toczy się wojna między Cesarstwem Rosyjskim a Chinami. Zawzięta wojna. Pamiętajmy, to jest XXII wiek. Pomysły, jakie tutaj autor książki ma dotyczące uzbrojenia i tak dalej, to może trochę trzeba się na fizyce znać, ja się nie znam. Ale to jakaś ultranowoczesna broń, ultranowoczesne mundury, proszę Państwa. I co? Coś, co powinno nas zaniepokoić. Mnóstwo wszczepionych różnych implantów, chipów. Ten człowiek jest praktycznie rzecz biorąc, no, w jakim on jest procencie człowiekiem, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ale on ma całą masę powszczepianych rzeczy. Na przykład wokół gdzieś tam ma coś szczepione, że może sobie jakiś tam ten długowieczny internet przeglądać. Tu może się łączyć z dowództwem i tak dalej. Wszystko oczywiście gdzieś tam za pomocą powszczepianych implantów. Specjalne urządzenia zwane żmiją pompują do jego krwioobiegu jakieś substancje powodujące brak bólu, brak zmęczenia i tak dalej. On może biec dziesiątkami kilometrów i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie szczegóły już, powiedzmy, techniczne dotyczące tego uzbrojenia XXII wieku. Mniejsza o to. Ja nie będę fabuły powieści opowiadał, proszę Państwa, bo bym wszystko spalił. A to się czyta naprawdę jednym tchem. Wielopiętrowe intrygi. Bardzo ważna rzecz. Istnieje komputer, który po otrzymaniu różnych tam danych, a oczywiście władze dysponują nieprawdopodobną liczbą danych na każdy możliwy temat. I ten komputer może rozważać różne warianty rozwoju sytuacji, może analizować to, co było, z nieprawdopodobną dokładnością. Niesamowite. Ten świat właśnie takich ludzi, a jednocześnie nie ludzi. Tam żołnierze wojskowi to są praktycznie takie jakby cyborgi prawie, że. Są tak naszpikowani elektroniką. Wokół nich może się roztoczyć jakieś tam pole elektromagnetyczne, jakieś najnowsze typy mundurów powodują, że stają się wrażliwi, widzialni i tak dalej, i tak dalej. Więc to dodaje smaczku tej powieści. Ale najważniejsza jest właśnie ta intryga. I wielokrotnie właśnie ten oficer, ten sztabskapitan, próbując przekonać tego porucznika, też Polaka zresztą, który tam knuje i należy do tajnej organizacji, próbuje go przekonać o bezsensowności tych ruchawek, tych powstań, gdzie Polacy się tylko wykrwawiają, gdzie tracimy elity i tak dalej, i tak dalej. Próbuję go, w końcu go przekonuję. Proszę Państwa, to ten Polak, właśnie ten Polak, przekonując tego porucznika do tego, że
te huchawki, to wszystko to jest bezsensowne i tylko dla Polski przynosi Polsce szkodę, no przemawia słowami, którymi ja wielokrotnie przemawiałem w moich wystąpieniach internetowych. Słowami moimi, także ja się odkryłem w tej powieści, samego siebie odkryłem, swoje wypowiedzi, swoje poglądy, swoje stanowiska odnośnie powstania listopadowego, powstania styczniowego, rabacji galicyjskiej i tak dalej, to są moje poglądy. Autor tutaj jedzie wręcz moimi poglądami, dlatego ta książka jest mi tak bliska, te argumenty są moimi argumentami. Niedługo będziemy obchodzili kolejną rocznicę powstania styczniowego. Ja Państwu polecam obejrzeć sobie na YouTubie wystąpienie pana Grzegorza Brauna na ten temat, na temat powstania styczniowego. Też się pod tym podpisuję. Mało które powstanie przyniosło Polsce tyle nieszczęść i tyle szkód, co tak zwane powstanie styczniowe. No, porywać się w kilka tysięcy ludzi z jakimiś strzelbami myśliwskimi, z jakimiś kosami na 300-tysięczną armię uzbrojoną o niebo, lepiej dysponującą artylerią, telegrafem, kolejami, fortecami itd., itd. Józef Piłsudski, którego można nie lubić, napisał taką książkę rok 1863, no, gdzie on to opisał? Te kolosalne dysproporcje. Gdzie tam 6-7 tysięcy ludzi, prawda, gdzieś tam, a tu mamy 300 tysięczną armię, największą armię w Europie, dysponującą kadrami, sprzętem, a tu ciągle łatanina, jacyś z łapanki prawie brani dowódcy i tak dalej, i tak dalej. Więc to warto sobie rozważyć tą kwestię powstania styczniowego. Polecam jeszcze raz wystąpienie Brauna. Polecam tę książkę. Nieprawdopodobne komplikacje, nieprawdopodobne przygody. Rosjanie też tworzą konspiracyjne organizacje, chcą obalić dynastię. Dochodzi do krótkiej, co prawda, wojny domowej, którą ci spiskowcy przegrywają, ale no oczywiście ktoś tam próbuje zwalić winę na Polaków za tą ruchawkę, jakieś przejściowe prześladowania Polaków, nawet ze strony Motłochu, prawda, ulicy i tak dalej, ale potem po tym wszystkim Polacy zyskują i o ich względy zaczynają zabiegać inni, między innymi Euroland, odpowiednik Unii Europejskiej. I teraz kwestia, czy Polacy pójdą za Eurolandem, czy pozostaną w cesarstwie, gdzie zajmują coraz wyższą pozycje. Chyba 40%, czy ileś najwyższych urzędów już jest przez Polaków pozajmowanych. Proszę Państwa, to nie jest, ta fabuła nie jest oparta tylko na fantazji, na wytworach fantazji autora. Kiedy po przegranej wojnie z Japonią, w początkach wieku XX, w Rosji zaprowadzono tak zwaną dumę, czyli rodzaj parlamentu. Rosja coraz bardziej się przekształcała w monarchię parlamentarną. Oczywiście to nie miał być taki parlamentaryzm jak w Anglii, że w Francji, wiadomo. Natomiast od razu weszli tam Polacy też. I takie miasto kresowe Żytomierz w początkach wieku XX, jego pierwszym prezydentem został właśnie Polak. Żytomierz był bardzo silnym ośrodkiem polskości, kultury polskiej i tak dalej. Tam były polskie księgarnie, teatry. No, wcześniej jeszcze właśnie w XIX wieku Józef Ignacy Kraszewski 7 lat mieszkał w Żytomierzu. I tutaj dochodzimy do drugiej książki. Autorem jest pan Mariusz Świder. Książka Jak stwarzaliśmy Rosję z podtytułem Polskie korzenie rosyjskiego imperium. I w tej książce z kolei autor pokazuje konkretne przykłady, jaki wkład Polacy wnieśli w rozwój cesarstwa rosyjskiego, zarówno jeżeli chodzi o, powiedzmy, kwestie już jakieś takie czysto polityczne, ale kwestie także gospodarcze, kulturalne i tak dalej, i tak dalej. No przed rewolucją bolszewicką
prawie połowa studentów uniwersytetu w Kijowie to byli Polacy. Bardzo duży procent studentów w innych uniwersytetów też stanowili Polacy. Uniwersytety, zwłaszcza syberyjskie, spora część kadry wykładowczej to byli Polacy, zesłańcy. Polacy badali Syberię, tworzyli mapy Syberii, badali florę, faunę Syberii i tak dalej, oni już zesłańcy w dużej mierze. No, niektórzy dostawali właśnie więc ułaskawienie, zwolnienie, stawali się członkami Akademii Nauk Rosyjskiej i tak dalej, więc taka gruba książka. To taki był, ogromny był wkład Polaków nie tylko w kulturę rosyjską, ale i w gospodarkę rosyjską. Autor tutaj tej książki poprzedniej, tej właśnie fantazji, ten gambit wielopolskiego tej książki, pokazuje na przykład cara Aleksandra II, który zginął w zamachu. No właśnie, w zamachu. Organizacja Narodna Wola zorganizowała zamach. W zamachu zginął Polak Ignacy Chreniewiecki, rozerwany przez bombę, która też rozerwała cara. Proszę Państwa, a ten car akurat jest uważany przez znawców oczywiście epoki za cara reformatora. On zobaczył, co ile dzieli, jaka przepaść dzieli Anglię, Francję i Rosję. I on zaprowadził szereg reform, które miały Rosję wprowadzić na drogę rozwoju, szybkiego rozwoju. I ten car został zamordowany właśnie. Zginął w zamachu. On zaczął naprawdę porządne reformy. To jest bardzo ciekawe. Kto podpuszczał tę organizację zawsze do wywołania jakiejś ruchawki, zawsze do jakichś przewrotów, zabójstw i tak dalej, w momencie, kiedy ten kraj zaczynał się naprawdę rozwijać. Kiedy wybuchła rewolucja w Rosji w 1916 roku, później następna rewolucja bolszewicka? Ano wtedy, kiedy Rosja zaczynała się bardzo mocno rozwijać. Przerażone były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, morskie potęgi. Dlaczego? Bo Rosjanie zbudowali kolej transsyberyjską do Władywostoku i mogli koleją transportować różne rzeczy i własnymi statkami rozwozić to po świecie. Nie musieli korzystać z usług floty brytyjskiej czy amerykańskiej. Ogromne straty dla Wielkiej Brytanii, kraju morskiego. Ogromne straty dla Stanów Zjednoczonych. Rosjanie zakupili urządzenia do wydobywania ropy naftowej, do wydobywania złota i innych surowców, kupili od Amerykanów i zaczęli to wydobywać. I znowu Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia się przestraszyły, że Rosja się gwałtownie rozbija. Proszę Państwa, cesarstwo rosyjskie, rubel rosyjski miał większe oparcie w złocie niż dolar amerykański w tamtym czasie. Więc znowu Zachód przeraził się i podesłał rewolucjonistów. Tych wszystkich trockich, Leninów i innych. W większości Żydów zresztą. Ta pierwsza transza tych rewolucjonistów to były takie różne Zinowiewy, juryccy różni, prawda, i Bronsteinowie, czyli trockcy. To daje do myślenia, to musi dać do myślenia. Zwłaszcza teraz, w przededniu kolejnej rocznicy powstania styczniowego. Co by było, gdyby powstania styczniowego nie było? Straszliwa klęska powstania listopadowego, olbrzymia kontrybucja nałożona na królestwo, liczne konfiskaty. A jednak Polacy do roku 1860 mniej więcej pierwszego, drugiego potrafili się odbudować na tyle, że rewolucjoniści się przestraszyli, że w Polsce, w cudzysłowie, grozi dobrobyt, a skoro ten dobrobyt nastąpi, to Polacy nie będą się rwali do powstania. I trzeba zrobić powstanie, zanim wszyscy Polacy ten dobrobyt
odczują i musieli powstanie wywołać. Proszę Państwa, my musimy tych ludzi tropić jak zwierzynę i nie pozwolić im dojść do głosu. Nie pozwolić im dojść do głosu. Ilekroć już wydaje się, że będzie dobrze, to oni muszą włożyć ten kij w szprychy, bo jak będzie dobrze, to ludzie będą zadowoleni i nie będą skłonni do przystępowania do różnych spisków i ruchawek. Więc trzeba zrobić coś takiego, żeby nie było dobrze. Polakowi ma nie być dobrze, on ma ciągle się burzyć, a po to, żeby go obcy mogli do różnych swoich celów wykorzystywać, tak jak ja twierdzę i Grzegorz Braun ma absolutną rację, do powstań raz po raz popychali Polaków Anglicy. To można prześledzić, to można zbadać. Na emigracji działy się straszne rzeczy. Na wiecu w Birmingham Stanisław Worcel, absolwent liceum krzemienieckiego, zastanawiał się głośno, jak można najlepiej zaszkodzić Rosji i mówił nawet o wysadzeniu jakiegoś desantu gdzieś tam na wybrzeżu Litwy i tak dalej, żeby tam jakieś powstanie znowu wzniecić na kilka lat po upadku powstania listopadowego. Grupa Zaliwskiego przemyka się do królestwa, chce 2 lata po upadku powstania listopadowego wywołać kolejne powstanie. My musimy się zastanowić, po prostu dobrze zastanowić, czy nam się opłaci w ogóle tolerować takich ludzi. Oni powinni po prostu być wykrywani wcześniej, zanim rozwiną skrzydełka i eksportowani, nie wiem, na Saharę, Bóg wie gdzie, żeby tylko nie zdążyli tunel rozrabiać. Polecam Państwu raz jeszcze właśnie te dwie książki. Tę książkę należącą do gatunku fantazy, ale tam jest taka masa wątków absolutnie realistycznych, bo jest warstwa czysto fantastyczna, ale różne inne rzeczy, to warto sobie przemyśleć, czy ta droga, którą patrioci, jak ja ich nazywam, prześmiewczo, wytyczają Polakom i próbują Polakom wmówić, że to jest polska droga, próbują Polakom wmówić, że to jest przypisane wręcz Polakom, że to są Polacy są urodzonymi rewolucjonistami, to jest wszystko nieprawda. Tych ludzi trzeba izolować. Pamiętamy pana Targalskiego, tego z kotem na kolanach, już nie żyje, który bredził coś o tym, że jakby to byli Polacy, to już by gdzieś tam byli na Ukrainie walczyć, prawda, z Rosją i tak dalej, ale to są post-Polacy, to pewnie nie pójdą. No takich ludzi to my nie potrzebujemy. Takich ludzi powinniśmy się wystrzegać. Jeżeli ktoś takie rzeczy wygaduje, to powinniśmy mu pokazać palcem wynocha. Wynocha, dość przelewania polskiej krwi, stare wampiry. Nie damy wam polskiej krwi, bo wy sami na wojnę z racji wieku nie pójdziecie. Zauważmy, ile lat mają ci ludzie, którzy podpuszczają do wojny. Z niewielkimi wyjątkami są to ludzie w wieku popoborowym. Poza tym oni już się załatwią jakieś tam glejty, żeby na tą wojnę nie poszli. A my powinniśmy żądać załatwienia takiego glejtu, że w pierwszym szeregu, w pierwszym rzucie na wojnę idą ci, którzy do tej wojny zachęcali, podżegali. I ich synowie. Ciekawe, czy byliby tacy skłonni wtedy szafować krwią polskiej młodzieży. My mamy w tej chwili, pojawia się coraz więcej młodych ludzi, naprawdę myślących. Serce we mnie rośnie, ja polecam od wielu, wielu lat różne książki i mi się ludzie później chwalą. Że właśnie kupiłem taką i taką książkę, że właśnie przeczytałem taką i taką książkę. Tu jeden człowiek napisał, niedawno polecałem książkę Legenda Europy Piotra Kuncewicza, że ją dostał. Jest zachwycony jej treścią. Tę książkę, nie przestanę tej książki polecać, proszę Państwa. Jak ktoś tę książkę przeczyta, to zobaczy, skąd tak naprawdę w Europie wyrastają nogi i co ci przeklęci ludzie chcą z tej Europy zrobić. W co ją chcą zamienić. Więc polecam Państwu jeszcze raz te dwie książki i a propos tej książki, tej fantazy, to dodam tylko na końcu, że Polak w końcu zostaje carem. Proszę Państwa, tak, zakończenie jest takie, że Polak poślubia córkę cara zamordowanego przez Polaka. I właśnie to jest to, że Polak morduje cara. Bohater główny zabija mordercę,
po wielu tam różnych perypetiach i tak dalej, na końcu członkowie najwyższych władz cesarstwa, tak, z bratem zabitego cara na czele, przekonują go, że on powinien pogodzić Polaków i Rosjan, zostawszy mężem córki tego zabitego cara. I tak się kończy ta powieść. Polak zostaje carem. Euroland zgrzyta zębami. Więcej Państwu nie zdradzę. Zachęcam do lektury tych dwóch książek. Książka Gambit Wielopolskiego i książka Jak stwarzaliśmy Rosję. Dziękuję.